Feininger Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury otwarta została wystawa prac plastycznych po głosie konkursu Krajobraz malowany tęczą, rzeczywistość, którą warto ocalić od zapomnienia. Na tegoroczny, 10. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny napłynęło bardzo dużo przepięknych prac, ponad 500 prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi. Jury miało bardzo trudny orzech do zgryzienia, jednakże udało się znaleźć rozwiązanie i w poszczególnych kategoriach wiekowych nagrodzono bardzo dużo osób, ponieważ postanowiono niektóre prace wyróżnić. Bardzo dużo napłynęło prac plastycznych z takich miast jak Lublin, Nowy Targ, Jelenia Góra, Koszalin, Szczecin, ale także oczywiście nasze miejscowe szkoły w Trzebiatowie, Mrzeżynie i w Karnicach wzięły udział w tegorocznym konkursie. Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym konkursie, którzy otrzymali nagrody, ale też wszystkim serdecznie gratulujemy, którzy przysłali do nas przepiękne prace.